Jacek Nizienkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim Państwa gościem jest pan doktor habilitowany Maciej Gdula, socjolog, Uniwersytet Warszawski, krytyka polityczna. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego Polakom podoba się Prawo i Sprawiedliwość? O, to jest wielkie pytanie i tak naprawdę dużo czasu straciliśmy, czy poświęciliśmy na to, żeby się tego dowiedzieć w miastku. Pan przygotował raport na temat tego, dlaczego Polacy wybierają Prawo i Sprawiedliwość. Tu powstała też nowa książka, Nowy autorytaryzm o Prawie i Sprawiedliwości i o scenie politycznej. To jest, mam wrażenie, że zawsze trzeba szukać więcej niż jednego powodu. Ta książka jest wielką frajdą było jej pisanie, no bo tam trzeba było wymyślić czy odkryć te różne powody, które stoją za głosowaniem na Prawo i Sprawiedliwość. To są na przykład różne powody dla klasy średniej i różne powody dla klasy ludowej. I my to dość dokładnie pokazujemy. I jednocześnie jest pytanie, jak to się wszystko zbiera do kupy i na czym to jest, na czym zbudowane jest to, co sojuszem między klasą ludową a klasą średnią pod egidą Jarosława Kaczyńskiego. No i na przykład bardzo ważny i dla klasy ludowej, i dla klasy średniej jest to, że PiS rozliczy elity, rozliczy stare elity. Ten antyelitaryzm jest bardzo mocnym punktem. I to podoba się Polakom? To się bardzo podoba Polakom, zwolennikom PiSu oczywiście. A tym nie zwolennikom PiSu, no bo zwolenników PiSu twardych jest nie 20%, 24%, tak się mniej więcej szacuje. Mhm. To jest w ogóle jakby osobna bajka, co się dzieje z tymi, którzy nie są pisowcami, bo to jest bardzo różnorodna grupa i grupa zdecydowanie zniechęcona do polityki, zdemobilizowana, mówiąca o tym, że w zasadzie mająca dość wyraziste poglądy, ale jednocześnie nie znajdująca dla siebie reprezentacji w sferze politycznej, więc to jest jakby też ważne z punktu widzenia tak wszystkich tych, którzy myślą, jak przeciwstawić się PiS-owi, no to jest jak, pytanie, jak zmobilizować tych zdemobilizowanych. Oni istnieją, mają dość wyraziste poglądy, ale jednocześnie nie mają przekonania, że warto jest stawiać na kogoś, kto jest dostępny z tych liderów, którzy funkcjonują w sferze politycznej. I teraz tego problemu nie mają zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości, bo oni mają Jarosława Kaczyńskiego. I to jest ktoś, kto właśnie rozliczy elity i to jest bardzo silne, przy czym dla klasy ludowej oznacza to, że teraz są elity, które pamiętają o zwykłym człowieku. Dla klasy średniej to oznacza, że skompromitowane elity odeszły i oni stawiając na Jarosława Kaczyńskiego wynoszą się. Znaczy tak w tym sensie, że mają poczucie moralnej wyższości nad starymi elitami. Ale też w ogóle jest tu coś na rzeczy, bo czasami mówi się tak, że to jest taka propaganda antyestablishmentowa. Natomiast tutaj jest coś na rzeczy moim zdaniem. W tym sensie, że klasa średnia odkryła pod koniec rządów Platformy, czy odkrywa coraz częściej, że istnieją elity. Chociaż przez długi, długi czas się mówiło, że w zasadzie elit nie ma. Nie? Ale kiedyś chciało się przynależeć do elit, być częścią jakiegoś właśnie takiego gremium, które jest troszkę wyżej. Kasty. Ja bym powiedział, że chciano, chociaż elity w Polsce bardzo długo były przedstawione przede wszystkim jako elity umysłowe. No właśnie. Wiadomo, że jak ktoś jest, nie wiem, pisarzem, naukowcem, to nie idzie na lunch za 1352 zł. Nie? To raczej zje w barze mlecznym. A Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj nie tworzy nowych elit, czy też nie jest nową elitą, establishmentem władzy, również media, które sprzyjają temu ugrupowaniu, to nie jest właśnie nowe. To jest bardzo ciekawe, bo to... Jak to jest postrzegane? Bo to tak można było... To się narzuca samo, prawda? Znaczy, mówili, że przegonią elitę, a teraz sami się dorwali do koryta. Widać, że nie mają żadnego problemu w kolesiostwie i tak dalej. Natomiast to, że jest Jarosław Kaczyński, że on jest poza strukturą, w tym sensie, że on rządzi, ale jednocześnie nie zajmuje żadnej pozycji, w tym sensie... To się podoba. To się podoba i to jest też... Jeszcze bym jedno dodał do tego, bo Jarosław Kaczyński oczywiście jest czysty, nie, w tym sensie, że nie interesują go pieniądze, ale on co jakiś czas wymienia te elity. To jest taki, powiedzmy, ja bym powiedział, stalinowski rys jego rządu. W tym sensie, że nie możecie być pewni dnia i godziny. To ja decyduję o tym, kiedy odejdziecie. I to się też ludziom podoba. Bo wiadomo, że jest ktoś, kto czuwa nad tym, żeby oni się nie rozpasali. No dobrze, ale jak Jarosław Kaczyński, zaraz wrócimy do tego stalinowskiego rysu i porozmawiamy o tym też autorytaryzmie, ale jak Jarosław Kaczyński uwiódł wyborców, którzy nie byli twardym elektoratem Prawa i Sprawiedliwości? Jak dotarł do tych zwolenników, powiedzmy,
Platformy i przejął. No to jest bardzo ważne pytanie też z punktu widzenia tych jakby refleksji nad tym, jak ewentualnie można się przeciwstawić Kaczyńskiemu. On jednak, PiS, odpowiedział na rosnące aspiracje. To było bardzo ważne. Ten program 500+, chociaż jest krytykowany za to, że to jest jakieś marnowanie pieniędzy i tak dalej. Nie do wszystkich dociera, ale to było i to bardzo dobrze wyszło w tym badaniu w miastu. Ludzie nie widzą tego jako transferu pieniędzy tylko. Widzą to szerzej. To jest program, który jest programem, żeby było tak jak w Europie. Żeby też ludziom było łatwiej. Że państwo wreszcie wykonuje jakieś funkcje socjalne. Że państwo jest narzędziem solidarności. I w tym sensie połączono rosnące aspiracje materialne z rosnącymi oczekiwaniami wobec państwa. I to był strzał w dziesiątkę. I oczywiście jest w ogóle ciekawe, że troszkę inaczej wyglądał PiS w kampanii, troszkę inaczej wyglądały jego rządy. Natomiast przez to, jak wielką rolę dzisiaj odgrywają liderzy, to się udało. To znaczy, to kilka lat temu, moim zdaniem, nie, 15 lat temu, to by wywołało odpływ, zniechęcenie i Prawo i Sprawiedliwości stopniałoby poparcie. Dzisiaj to poparcie utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, właśnie dlatego, że lider jest taki ważny i on tworzy rzeczywistość, on tworzy atmosferę, która napędza ludzi. I to jest jedna z rzeczy, którą odkryliśmy też w tym miastku. Ale z drugiej strony Jarosław Kaczyński cieszy się największym brakiem zaufania, czy też jest w czołówce polityków, którym Polacy nie ufają. Chociaż chyba jest na czwartym miejscu teraz, prawda? Może coś się zmieniło. W każdym razie na pewno jest w czołówce. Wcześniej był chyba na pierwszym lub drugim miejscu za Antonim Macierewiczem. Tak, ale to jest paradoks, który ja tłumaczę tym, że ludzie popierają Jarosława Kaczyńskiego, jednocześnie nie płacą pełnej ceny za to. Mhm. To znaczy, że on jest gdzieś właśnie poza strukturą, ale jednocześnie jest gwarantem tego, że ten projekt wypali. No nie, dla mnie dość ciekawe było to, że ludzie popierający Prawo i Sprawiedliwość popierali ten projekt w całej rozciągłości. Nie? I to nawet bardziej klasa średnia. Oni, tak, o co nie zapytaliśmy? O trybunał, o sądy. To ludzie w to wchodzili i mówili, tak, to dobre, to demokratyczne. Tak? I nawet rozwijali to, tak, a jeszcze gimnazje. Przepraszam, zapytam też o to miastko, bo to jest w cudzysłowie miastko, miejscowość na Mazowszu. Ona była na pewno reprezentatywna i dlaczego akurat doszło do wyboru tej miejscowości, której nazwy tutaj nie podajemy? Tam Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło dość dobry wynik, 50%, chociaż on był bardzo zbliżony do tego, jak w ogóle Prawo i Sprawiedliwość wypadło na Mazowszu, więc to jest dość w tym sensie reprezentatywne, ale też reprezentatywność miastka trzeba inaczej widzieć niż zazwyczaj się myśli na przykład o badaniach ankietowych, bo tam chodzi o to, żeby wszystko było równo pokazane, natomiast w naszych badaniach, w badaniach jakościowych, które są oparte na rozmowie, wywiadach i tak dalej, chodzi o to, żeby zgłębić powody, dla których ludzie głosują na PiS, żeby zrozumieć mechanizmy. I w tym sensie to badanie było, tak wypaliło, bo dość dobrze w moim przekonaniu pozwoliło zrekonstruować to, jak ludzie wchodzą w głosowanie na Prawo i Sprawiedliwość. Dlaczego popierają? Nie przesadza pan z tym nowym autorytaryzmem, podobnie jak z tym rysem stalinowskim? Nie wiem, czy przesadzam. Moim zdaniem to nie jest... Ja się w jakimś sensie boję tego, co zobaczyłem, ale nie w tym sensie, że ojej, zobaczyłem jakiś ciemny, czarny lud, jakąś czerń, która nadciąga, tylko w tym sensie, że dzieje się coś złego pomiędzy Jarosławem Kaczyńskim a jego zwolennikami, w tym sensie, że na przykład nie pytają się sami siebie, jaki system instytucjonalny powstaje, czy ten system rządów, który buduje Kaczyński, nadaje się do tego, żeby w nim funkcjonować, jak Kaczyński przegra wybory, kiedy już nie będziemy popierać naszego lidera. To jest moim zdaniem jednak bardzo ważne pytanie, takie testujące, czy to, co robimy, jest dobre. Tak? W tym sensie, czy my byśmy się chcieli postawić w sytuacji rządzonych, kiedy rządziłby nami ktoś na miejscu Kaczyńskiego. Bo Polacy nie zwykli myśleć specjalnie o przyszłości. Druga sprawa, dla mnie taka niepokojąca, to jest to, że ludzie zapominają o swoim osobistym doświadczeniu, kiedy myślą o polityce. I to jest ten przykład, który często podaję tej nauczycielki, pani Alicji. Pani Alicja mówi dobrze o gimnazjach, a kiedy zaczyna mówić o
PiSie i o tym, jak on postępuje, to mówi, dobrze, że zlikwidowali gimnazję. Ja tam uczyłam. I tam się lekcji nie dało przeprowadzić. W tym sensie, że osobiste doświadczenia stają się mniej ważne niż ten dramat polityczny, który oferuje Kaczyński. To jest moim zdaniem dość niebezpieczne. A co z opozycją? No, opozycja ma duży problem, bo tutaj słyszeliśmy przed chwilą na przykład Nowoczesna, teraz to już by zagłosowała przeciwko ustawie o IPN-ie, ale jak była ta ustawa, to się bała. Bała się tego, że zostanie oskarżona o to, że jest niepatriotyczna. No, trzeba mieć taką. Nowoczesna, jak słyszeliśmy, krytykuje na przykład ustawę o sądownictwie, ale sama z opozycją nie przygotowała, zresztą opozycji z Platformą nie przygotowała swojego kontrprojektu. Tak, opozycja jest moim zdaniem, ta parlamentarna jest w bardzo złej sytuacji, dlatego, że w zasadzie nie definiuje autonomicznie tematów dyskusji politycznej, tylko reaguje na to, co robi Kaczyński i jest na nie. Jeżeli ktoś myśli, że pokona Kaczyńskiego będąc na nie, to się moim zdaniem bardzo myli, bo Kaczyńskiemu trzeba przeciwstawić jakiś inny projekt i moim zdaniem da się to tylko zrobić wtedy, kiedy zacznie funkcjonować w polityce lider, na którego będą chcieli postawić. Tak jak postawili ludzie na Tuska, tak jak postawili na Kaczyńskiego, musi być autentyczny lider, który przechwyci poparcie. Schetyna jest takim liderem? Powiem tak, byłem ostatnio na jakimś spotkaniu wokół książki, no i było tam pytanie, czy nie powinniśmy tworzyć programów w kontrze do tego, co ja mówiłem, że potrzebny jest lider. No i powiedziałem, że no możemy napisać ten program i wręczyć go Grzegorzowi Schetynie. I ta sala, która była salą w dużej mierze kodowską, ryknęła śmiechem. No to jest najlepszy komentarz do tego, czy Grzegorz Schetyna może być tym. A może Władysław Frasyniuk jest taką osobą, która mogłaby stanąć na czele Zjednoczonej Opozycji? Myślę, że to jest trudne. On jest historycznym liderem na pewno, ale też pamiętajmy, że ostatnie protesty wokół sądów pokazały, że starzy liderzy w ogóle nie są mile widziani. Znaczy, że ludzie chcą czegoś nowego. Jest też to, mam wrażenie, narastające przekonanie. O tym się coraz częściej mówi na spotkaniach wśród aktywistów, że nie ma powrotu do tego, co było. A lewica, co z lewicą? Może Robert Biedroń, Barbara Nowacka? Są takie osoby, które mogłyby liderować? Ja myślę, że Biedroń ma duże szanse na zostanie liderem. W tym sensie, że samo istnienie Roberta Biedronia jest w kontrze do projektu Kaczyńskiego. Nie? Znaczy, on jakby z całą swoją osobą reprezentuje zupełnie coś innego. Też inną wrażliwość, inne rozumienie demokracji, polityki i w tym sensie się na pewno nadaje. No być może też ktoś z Razem się zdecyduje na to, czy cała partia zdecyduje się na to, żeby mieć jakiegoś wyrazistego lidera. Jarosław Kaczyński powiedział, że potrzebne są co najmniej 3 kadencje, żeby zmienić Polskę. Ostatnio rozmawiałem z ministrem środowiska Henrykiem Kowalczykiem, który powiedział pół żartem, pół serio, że pod koniec 3 kadencji rządów PiS Polacy przestaną mieć problem ze smogiem, ponieważ PiS, walcząc ze smogiem, dopiero pod koniec 3 kadencji... Mówił pan, że Polacy nie lubią planowania. No widać, że PiS bardzo lubi planowanie. Jest możliwe, to jest możliwe, że rzeczywiście 3 kadencje, kolejna kadencja Prawa i Sprawiedliwości również? Wydaje mi się, że możliwa jest druga kadencja, jeżeli nie powstanie jakaś alternatywa. Znaczy ludzie, jeżeli nie zostaną zmobilizowani, jeżeli nie... To, co jest, nie jest alternatywą. To, co jest, moim zdaniem, nie jest alternatywą, no, ale też widać to po tym, jak wygląda polityka sejmowa. Tak? Obywatele zgłaszają projekt dotyczący ustawy aborcyjnej i nie dostają poparcia od opozycji. To znaczy, to jest jakaś opozycja, czy nie? Ostatnie pytanie. Paweł Rabiej z Nowoczesnej na Twitterze prosił, żeby pana zapytać, jaka powinna być strategia opozycji? Tworzyć realną alternatywę dla Prawa i Sprawiedliwości i znaleźć sobie nie tylko, znaczy operować nie tylko w ramach nie, kontry do Kaczyńskiego, ale znaleźć swoje tak. Znaczy opozycja musi mieć jakiś pozytywny program i to musi być pozytywny program, który jest w realnej kontrze do Kaczyńskiego, czy jest alternatywą wobec Kaczyńskiego. Coś, czego on nie przejmie. To jest coś, co sprawi, że wejdziemy w zupełnie inną dynamikę. Pytanie, co by to mogło być? Daję przepis na 4 tematy pod koniec książki. Zapraszamy do lektury. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim Państwa gościem pan dr Maciej Gdula. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.